grupka młodzieży, która... Pani Prezydent, Panie Pułkowniku, Szanowni Goście, Szanowni Państwo. 28 września 2008 roku 16 Liceum Ogólnokształcące otrzymało imię Armii Krajowej, a wraz z nadaniem imienia Sztandar, na którym to sztandarze został wypisany pokoleniowy testament w słowach Bóg, honor, ojczyzna i nauka. Wtedy przysięgaliśmy, że naszą postawą, zaangażowaniem będziemy spłacać dług wdzięczności żołnierzom, oficerom Armii Krajowej za to, że możemy żyć w wolnej Polsce. 28 września 2011 roku młodzież 16 Liceum wraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, wraz z młodzieżą ze Specjalnego Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Tarnowie popełniło spektakl pod tytułem Przyszłość przeszłości się kłania. W tym dniu odbyła się premiera. Na prośbę wielu środowisk tarnowskiej oświaty ten spektakl powtarzamy w dniu dzisiejszym. Pozwólcie Państwo, że z tej okazji powitam bardzo serdecznie i gorąco Panią Prezydent Krystynę Latałową, która sprawuje pieczę nad tarnowską oświatą. Pozwólcie Państwo, że powitam największego przyjaciela 16 Liceum i nie tylko, bo myślę, że wszelkich środowisk młodzieżowych, pana pułkownika Jerzego Petkiewicza, kawalera orderu Virtuti Militari. Gorąco witam pana dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu, Mariusza Chorowskiego. Witam dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie, pana Tadeusza Szczeklika. Witam dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie, pana Krzysztofa Zeliasia, osobie zastępcy pani dyrektor Nowak. Witam szanownych gości, członków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Tarnów. Witam dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Witam Was, droga młodzieży. I zapraszam na spektakl pod tytułem Przyszłość przeszłości się kłania. Na żywą lekcję historii i mamy nadzieję, że u wszystkich głęboko gdzieś tam w pamięci będzie na długi czas tkwiła. Dziękuję bardzo. Dzień 27 września 2008 roku był dla nas uczniów 16 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie i naszych nauczycieli dniem wyjątkowym. Uczestniczyliśmy bowiem we wzruszającej uroczystości nadania sztandaru i imienia Armii Krajowej naszej szkole. Czujemy się spadkobiercami etosu Armii Krajowej, spadkobiercami testamentu pokoleń. Pragniemy dziś oddać hołd naszym patronom i właśnie im oraz ich rodzinom dedykujemy przygotowane przez nas widowisko. Niech ta dzisiejsza patriotyczna uroczystość przeniesie nas pamięcią do czasów walki, nadziei, trudnych wyborów. Niech pozwoli powrócić do tamtych lat, ożywić wspomnienia, zanucić znane pieśni. Zapraszamy na widowisko. Przyszłość przeszłości się kłania.
kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. W niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.
ojczyzna, to Grunwald, Westerplatte, to klęski, zwycięstwa, zabory, okupacje, obozy. To ziemia, na której nasz naród przeżył swoją historię. Są w niej okresy spokojnego rozwoju, ale i momenty napięć, zmagań, bólu i niepokoju. Ojczyzna to także krajobraz, rodzinny dom, miejsce naszych narodzin, kraj dzieciństwa, obyczaje, groby przodków.